Hej, nazywam się Magdalena Tomalak, witam na moim kanale. Zobaczymy dzisiaj, dlaczego ty i osoba, o której myślisz, nie jesteście razem. Do wyboru mamy cztery grupy. Pierwsza z onyksem, druga z ametystem, trzecia z tygrysiem okiem i czwarta z lapis lazuli. Możesz zatrzymać sobie to nagranie, wczuć się w to pytanie, pomyśleć o swojej osobie i wybrać później ten kamień albo tą kartę, które w jakiś sposób najbardziej przyciągają Twoją uwagę albo najbardziej Ci się podobają. I w opisie poniżej znajdziesz link do każdej poszczególnej grupy, dzięki któremu przeskoczysz bezpośrednio do swojego czytania. Witam grupę numer 1, która wybrała onyks i kartę medytacja o klarowność, medytacja o przejrzystość. Ok, to zobaczmy na początek, jakie nastawienie do Ciebie, jaką ogólną energię względem Ciebie ma Twoja osoba. Ok, mamy kartę świat, sprawiedliwość i karta księżyc. Ok, więc może tutaj chodzić o jakąś relację na odległość. Może dla części z Was wchodzi tutaj w grę jeszcze jakiś rozwód, czy jakieś rozstanie po stronie tej osoby, ewentualnie jakieś sprawy, jakieś inne sprawy związane z sądem, z rozprawami sądowymi i tego typu rzeczami, ale niekoniecznie, zobaczymy, co nam się dalej pokaże. I karta księżyc, która sugeruje mi, że ta osoba przechodzi przez jakieś problemy emocjonalne. Też przeszło mi przez myśl problemy finansowe, więc może dla części z Was też. No nic, dobra. Zobaczmy też w takim razie, jakie Ty masz nastawienie, jaką Ty masz ogólną energię względem tej osoby. Mamy kartę siła. Diabeł. I karta głupiec. Okej, więc... Z tego, co teraz widzę, to wygląda mi na to, tak jakby po Twojej stronie dla Ciebie ta relacja była zakończona, może udało Ci się postawić w końcu jakieś granice tej osobie, uwolnić od tej relacji, nabrać może więcej też pewności siebie po to, żeby jakby ta pewność siebie pomogła Ci postawić granice i być może rozpocząć nowy rozdział w Twoim życiu. Ok, zobaczmy parę kart. Co tam jeszcze mamy po stronie tej osoby? Mamy trójkę buław. Królową buław. I kartę wisielec. Więc myślę, że na pewno ta osoba widzi Ciebie jako kogoś pełnego życia, pełnego pasji. Może masz dużo różnych zainteresowań. Może jesteś po prostu taką bardzo ciekawą osobą, z ciekawą osobowością. Nawet jeżeli Ty siebie tak nie widzisz, to być może ta osoba po prostu Ciebie tak widzi. Może w porównaniu do życia tej osoby albo do znajomości, jakie ta osoba zawiera, Ty jesteś kimś zupełnie innym. Z tą trójką buław też mam takie poczucie, właśnie to też na jakiś jakiś dystans tutaj wskazuje, na takie oczekiwanie, czekanie na coś, może właśnie czekanie na Ciebie, albo takie patrzenie właśnie w dal z tęsknotą na Ciebie. Też mamy tą kartę wisielec, czyli tak jakby mimo tego, że ta osoba miała szczere intencje, chciała być z Tobą, czy może tęskniła, marzyła o Tobie, to tak jakby jednocześnie było coś, co sprawiało, że ta osoba no, nie była w stanie, nie miała gotowości, nie miała z jakiegoś powodu możliwości albo może po prostu odwagi do tego, żeby coś między Wami zmienić. Wow, dwójka buław. Okej, też bardzo podobna energia. Rycerz monet i ósemka buław. Być może właśnie to, co mi przeszło z tymi problemami finansowymi, być może to był taki moment w życiu tej osoby, gdzie ta osoba miała potrzebę, czy z jakiegoś powodu musiała po prostu zająć się swoimi finansami albo skoncentrować się po prostu na swojej karierze.
I mimo tego, że mocno tutaj czuję taką tęsknotę za tobą, chęć bycia z tobą, i też mocno czuję jednocześnie ten dystans, który był między wami, który ta osoba mocno odczuwała, no to tak jakby no z jakiegoś powodu ta osoba trzymała się w tym miejscu, w którym była. No właśnie, mogło to nie być, mógł to być właśnie brak odwagi, albo takie głębsze poczucie obowiązku wobec kogoś innego, albo wobec czegoś innego. Okej, dalej mamy kartę siła. Pustelnik. I karta wieża. Okej, z tą siłą, no to odwaga to na pewno, czyli jakby brakowało tej osobie odwagi. Ale też często jest tak, że i na pewno sami wiecie, że często chcemy czegoś, bardzo nam na czymś zależy, mamy jakieś takie swoje marzenia, ale jednocześnie zostawiamy te marzenia jakoś tak w sferze tych marzeń, te nasze pragnienia gdzieś, mamy w sobie jakieś takie przekonania, że to jest niemożliwe. I też często słyszę, że ktoś mówi, że a, chciałabym przeprowadzić się za granicę albo chciałabym mieć jakiś tam swój biznes, no ale nie, no bo przecież nie wiem, trzeba zarabiać na życie, albo nie mam pieniędzy, albo to, albo tamto. Tak jakby. Często ludzie sami sobie mają w sobie jakieś takie ograniczenia, jakieś przekonania, które powstrzymują ich przed sięgnięciem po to, na czym im najbardziej zależy. I tutaj czuję coś takiego właśnie po stronie tej osoby, że energia względem ciebie była bardzo pozytywna, bardzo takie ciepłe uczucia, taka sympatia względem ciebie, ale tak jakby z jakiegoś powodu ta osoba sobie postawiła ciebie właśnie tam gdzieś daleko i trzymała jako taki obiekt westchnień, obiekt takiej tęsknoty, tak jakby też z jakiegoś powodu ta osoba głęboko wierzyła, że to jest w ogóle niemożliwe, żebyście wy byli razem, że może jesteś za dobry czy za dobra, może z jakiegoś powodu ta osoba miała niskie poczucie wartości i była głęboko przekonana, że po prostu na ciebie nie zasługuje. I oczywiście, wiecie, to są takie rzeczy, które gdzieś głęboko w naszej podświadomości siedzą, więc dopóki ktoś sobie tego nie uświadomi sam, no to po prostu siedzi i marzy, tak? Siedzi i tęskni za kimś, za czymś, za tym, co mógłby mieć, co mógłby zrobić. No, czasami też trudno oczekiwać, trudno wymagać od ludzi, żeby zdawali sobie sprawę z tego wszystkiego, skoro my sami też często nie zdajemy sobie sprawy z tego, dlaczego czegoś nie robimy, mimo że bardzo nam na tym zależy. Dobra, zobaczmy, co mamy po Twojej stronie względem tej osoby. Karta głupiec po raz drugi, więc tym bardziej widzę tutaj taką energię już zakończenia tamtego rozdziału, uwolnienia się. Dziesiątka kielichów. I król buław, więc może po prostu ty zdałaś sobie sprawę, że jesteś gotowa na coś poważnego, na coś innego, że masz dosyć po prostu tego czekania, bycia w tym takim zawieszeniu, czekania na kogoś, na tą osobę. I myślę, że to dodało ci takiej odwagi. Zdanie sobie sprawy ze swoich potrzeb i też to, że uwierzyłaś w to, że ty możesz to mieć, że wcale nie musisz czekać na tą osobę, że możesz poznać kogoś innego, kogoś, kto będzie już teraz chętny, gotowy, otwarty na ciebie, a nie ktoś, kto tylko obiecuje, czy obiecuje, czy chce po prostu, nie? No, dobrymi chęciami piekło wybrukowane i tak trochę tutaj czuję właśnie. Tak jakby ta osoba może miała w sobie jakiś taki program, tak, że miłość jest daleko. To są czasami jakieś takie programy, które no, gdzieś w naszym rodzie krążą, na przykład z czasów wojny, gdzie mężczyzna wyjechał na wojnę, taka kobieta siedziała i czekała, i on tam na tej wojnie daleko, daleko tęsknił za nią, a ona w domu za nim. No i później my parę pokoleń później powtarzamy taki schemat, tak? I szukamy sobie właśnie partnera, partnerkę, którzy też są gdzieś daleko. I tak się idealnie, zupełnie przypadkiem dobieramy, przypadkiem oczywiście w cudzysłowie, i odtwarzamy takie schematy, tak? I tamta osoba miała pewnie kogoś w rodzinie, w rodzie gdzieś tam dziadków, pradziadków, którzy takiej traumy doświadczyli i pewnie u ciebie tak samo.
No i tak czekaliście pewnie na siebie, tak? Z tym, że jak widać, no ta osoba mniej aktywnie z tym pracowała, a ty widzę, że bardziej zamiast pozostawiać jakby w lojalności do tych dziadków i pradziadków i tak dalej, którzy tęsknili gdzieś tam na dystans, na odległość za miłością, no to dla ciebie jest ważniejsze to i teraz, tak? To tu i teraz i to, czego ty chcesz i taka lojalność wobec siebie samej czy wobec siebie samego, co jest oczywiście no prawidłowe, powiedzmy. Dobra, ale dalej mamy kartę Rydwan. Szóstka mieczy. Okej, okay, i król mieczy. Okej, okay, więc może jeszcze w tym momencie jesteś troszeczkę na takim rozdrożu, jakby może już zakończyłeś czy zakończyłaś tą relację, albo jeszcze się zastanawiasz, ale tak jakby w tobie jeszcze jest takie zastanawianie się, może czy na pewno ta decyzja była dobra, tak? Czy na pewno podjąłem dobrą decyzję, czy może jednak powinnam była się zdecydować na to, żeby jakby iść na, nie wiem, poczekać dłużej na tą osobę, albo może ja powinnam była, czy powinienem był przeprowadzić się gdzieś tam do tej osoby. Dobra, dalej mamy rycerz kielichów. Paź kielichów. I as mieczy. Okej. Okay. Więc myślę, że jeszcze tak trochę się wahasz pomiędzy tym, co mówi ci twoje serce, a co mówi rozum. Czyli tak jakby, no na pewno, skoro oglądasz to z myślą o tej osobie, no to coś tam jeszcze jest między wami. Jakaś więź jeszcze jest. Dobra, zobaczmy jeszcze z kart emocji, co mamy po stronie tej osoby, co mamy po twojej stronie. Na początku po stronie tej osoby względem ciebie. Karta napięcie. Zachwyt. To też dla mnie jest taka karta dystansu. Takie patrzenie właśnie na to drzewo z tęsknotą, z jakiejś odległości. Karta triumf. Też mi przeszło... Aha, dobra, to może za chwilę to powiem. Triumf to mi się kojarzy właśnie jakby to był ktoś, kto jest... kto się skupia teraz na swojej pracy, na swojej karierze. Więc może też z tego powodu nie zajmuje się swoim rozwojem osobistym, nie pracuje gdzieś z podświadomością, z tym, jakie... co tam się więcej gdzieś tam głębiej w tej osobie być może dzieje. I karta ulga. To też... no wiecie, większość osób... preferuje zostać w swojej strefie komfortu. Nawet jeżeli cierpią, to oni po prostu są tam, gdzie są i po prostu nie mają odwagi, nie mają ochoty, nie mają potrzeby czasami cokolwiek zmieniać. I to też na pewno zauważyliście, jak macie może jakichś znajomych, którzy zawsze narzekają na jakąś tam sytuację, czy na wszystko dookoła, a jak podajesz im jakieś rozwiązanie, dajesz jakieś podpowiedzi, jakieś rady, to i tak nie są tym zainteresowani. Dalej siedzą i narzekają. No i to normalne, no ludzie tak mają, większość ludzi tak ma. I tutaj czuję, że też w tym, jeżeli o to chodzi, to tak jakby ta osoba bardziej zaakceptowała, że jesteście na odległość, na dystans, że nie możecie być razem, tak jakby to było taką normą dla tej osoby, niż to, że może coś z tym zmienić. Okej, zobaczmy, co mamy po twojej stronie. Karta pożądanie. No właśnie, to jest też taka więź, że gdzieś tutaj rozkosz. Okej. Okay. Przerażenie, szczęście i zawiść. Okej, więc myślę, że to, co jeszcze trzymacie przy tej osobie, to właśnie taka namiętność, może takie jakieś dobre, miłe chwile, które były między wami i liczysz na to, że uda się jeszcze to, że udałoby się to jeszcze jakoś odratować, powtórzyć, odnowić, odświeżyć, że jeżeli zrezygnujesz z tej osoby, to jednocześnie zrezygnujesz z tej szansy na to, żeby mieć, jakby zrealizować ten potencjał, który gdzieś między wami jest. Też gdzieś tutaj właśnie jakąś miałam myśl i kurczę, i uciekło mi. Ja chciałam właśnie to powiedzieć dopiero przy twojej stronie. No dobra, trudno, może mi wróci jeszcze za chwilę.
W każdym razie, o, tu też bardzo co mi jeszcze wypadło, karta miłości, tutaj karta ciekawość, która też jest takim dla mnie właśnie doglądaniem kogoś gdzieś na odległość, więc może pojawiać się w tobie też takie trochę poczucie, że ta osoba, to co łączy cię z tą osobą, to prawdziwa miłość. Jeżeli zrezygnujesz z tej osoby, to jakby, że odbierzesz sobie szansę na prawdziwą miłość. Tak jakby ta osoba była tylko tą jedną, jedyną i z nikim innym nie możesz mieć tej miłości, tak? Czy z nikim innym nie będziesz mieć czegoś tak wspaniałego? Okej, to weźmy może kartę porady dla ciebie. Karta marzenia. I karta duma, i może jeszcze jedną. I karta dzikość. A, już więcej chciałam powiedzieć. No właśnie, tutaj jeszcze mamy kartę, tą sobie wciągnę, żeby nie zapomnieć. To, co chciałam powiedzieć, to, że często jest tak, że jeżeli rzeczywiście ktoś, tak jak ta osoba, ma w sobie taki program, że miłość jest daleko. Jeżeli ta osoba świadomie nic z tym nie zrobi, i to jest no, świadomie, czyli ta osoba musi sama chcieć i sama do tego dojść i sama sobie to przepracować. To nie jest tak, że ty powiesz teraz tej osobie, że ma taki program i nagle sobie to, ona sobie to uleczy. No to jest proces tej osoby, ta osoba musi sama przez to przejść, ale dopóki, jeżeli ta osoba ma w sobie taki program i ty zmniejszysz ten dystans, tak? Bez jakby inicjatywy tej osoby, bez tego, że ta osoba sobie to przepracuje. Tylko po prostu wybierzesz, żeby się tam na przykład do tej osoby przeprowadzić, czy do miasta, w którym ta osoba jest, no to prawdopodobnie ta osoba straci zainteresowanie po prostu z tobą i znajdzie sobie kogoś innego, kto jest tak samo daleko. Więc jeżeli się zastanawiasz, bo tutaj z tą szóstką mieczy właśnie, jeżeli się zastanawiasz, czy może trzeba było się przeprowadzić, czy może nadal wypada, nie wiem, czy jest jeszcze jakiś sens w tym, żeby przeprowadzić się gdzieś bliżej tej osoby, gdzie ta osoba nie wykazuje jakiejś, wiecie, bardziej takiej no, żywej inicjatywy zainteresowania tym tematem, no to niekoniecznie jest to najlepszy pomysł. No chyba, że rzeczywiście czujesz, że no, rozmawiacie, spotykacie się, tak? Już naprawdę jesteście blisko siebie, planujecie wspólną przyszłość, no i wtedy to jest kwestia tego, gdzie będziecie mieszkać, tak? No to trochę inna sytuacja. Ale jeżeli to jest jeszcze takie, wiecie, zawieszone i ten dystans tu jest tutaj jakby głównym tym, co tą relację tak naprawdę utrzymuje, to tak jak mówię, no z tym programem to obydwoje musicie sobie z tym poradzić. No i co ta osoba zrobi, to tej osoby, no jeżeli ty sobie poradzisz, no to znajdziesz po prostu kogoś, kto da ci to, czego ci tak naprawdę brakuje. Kto spełni te twoje marzenia, z kim będziesz mogła stworzyć właśnie taką relację, o jakiej marzysz. No i właśnie z tą kartą marzenia to mi tutaj mocno przychodzi, żeby też sprecyzować to, czego chcesz, tak? Wyobrazić sobie, jakby to było, zwłaszcza jeżeli długo byłeś, czy byłaś w takiej relacji gdzieś na odległość, no to zacznij sobie wyobrażać, jak to jest być w relacji z kimś, kto jest blisko ciebie. Jak twój dzień z taką osobą by wyglądał, jak cały tydzień, miesiąc, tak? Jakieś wspólne plany, jakby to wyglądało. Okej, dalej z tymi kartami duma i dzikość. Tutaj też widzę taką jego poradę, taką otwartość, gotowość właśnie do tego, żeby po pierwsze stawiać bardziej przy sobie, być tym swoim prawdziwym, autentycznym ja. I myślę, że ty to już robisz, tak patrząc na te karty, które tutaj mamy, że już wiesz, o co chodzi, wiesz, co to znaczy wybierać siebie. No ale też tutaj po tych kartach, tak jak mówiłam, trochę jeszcze jakieś takie na rozdrożu jeszcze jesteś, zastanawiasz się, czy to aby na pewno dobry kierunek, więc myślę, że te karty po prostu pokazują, że tak, że zamiast naginać się, poświęcać się dla kogoś, najważniejsze jest to, żeby wybierać siebie, to co dla ciebie jest ważne, gdzie zdaję sobie sprawę, że miłość do kogoś jest też ważna, tylko pytanie, na ile robisz to
z tego autentycznego miejsca, z tego, że ty naprawdę tego chcesz? Czy to jest to jakaś taka twoja wewnętrzna, niezaspokojona potrzeba miłości, którą próbujesz w sobie załatać tą osobą? Nie wiem, czy wiecie dobrze, o co chodzi, tak? Ale często jest też tak, że jeżeli mamy w sobie właśnie jakieś takie niezaspokojone potrzeby z okresu dziecięcego, potrzeba miłości, bliskości, to później wchodzimy w jakieś takie sytuacje, w jakieś takie relacje, gdzie próbujemy sobie załatać te potrzeby kimś, czy jakąś sytuacją i później poświęcamy się dla kogoś w nadziei, że ta osoba nam da to, czego nam potrzebuje, ale to właśnie nie jest to moje prawdziwe ja, to nie jest ta miłość do siebie, to nie jest wybieranie tego, co jest dla mnie najlepsze. Tylko to jest takie próbowanie no, wyciągnięcia od kogoś tego, czego mi potrzeba. No ale kluczem tutaj jest właśnie ta prawdziwa, ta miłość do siebie, czy praca z wewnętrznym dzieckiem jest bardzo dobrą metodą, żeby popracować nad zaspokajaniem tych potrzeb, które mamy, żeby te potrzeby nami nie sterowały, żebyśmy nie mieli potrzeby takiego, wiecie, zachowania w sobie, żeby poświęcać się dla kogoś, żeby ta osoba mi coś dała, tak? Tylko żeby to wszystko, co ja robię w swoim życiu i dla innych, wychodziło z takiej pełni miłości we mnie, a nie z tego, że mi czegoś brakuje i chcę, żeby ktoś mi te moje potrzeby zaspokajał. Okej, dobrze, to by było tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że to czytanie było dla Was pomocne i do usłyszenia niedługo. Witam grupę numer 2, która wybrała ametyst i kartę uziemienie. Okej, zobaczmy na początek, jakie nastawienie ma do Ciebie Twoja osoba. Mamy kartę gwiazda, papież i papież w drugiej wersji. Tutaj w tej talii każda karta ma dwie wersje, pozytywną i negatywną. Okej, zobaczmy, jakie Ty masz nastawienie do tej osoby. Karta transformacja, karta diabeł i karta świat. Okej. Więc tutaj mam takie poczucie, jakby Twoja osoba może nie do końca była pewna, czy chce być z kimś w poważnej relacji, czy nie. I tak jakby jednocześnie było jakieś, jakby ta osoba miała jakieś marzenie, jakiś cel, coś, co chciałaby spełnić, zanim w pełni się zaangażuje w jakąś nową relację. Czasami to, no, to jest tak, że na przykład ktoś chce jeszcze sobie pozwiedzać świat albo gdzieś w jakieś konkretne miejsce pojechać samemu, albo może rozkręcić swoją karierę, rozkręcić jakiś swój biznes, zanim rzeczywiście w 100% się zaangażuje. Więc mogła to być tutaj jakaś taka sytuacja po stronie tej osoby. Natomiast po Twojej stronie mamy dosyć ciężkie karty i ta karta transformacja i diabeł i karta świat w tym przypadku tutaj też jest w tej niższej wibracji czy w tej negatywnej odsłonie. To zobaczmy, co nam się pokaże dalej. Zobaczmy, jakie karty mamy jeszcze po stronie tej osoby. Jakie ta osoba ma uczucia wobec Ciebie. Mamy kartę księżyc, śmierć i odrodzenie, czyli też transformacja, szóstka mieczy, czyli tak jakby ta osoba rzeczywiście nie była jeszcze pewna, ale też bardziej odpowiednie słowo to nie była w pełni gotowa wtedy, w tym momencie, jak się spotykaliście, czy może patrzysz na obecną sytuację dla części z Was, tak jakby ta osoba z jakiegoś powodu właśnie nie była jeszcze gotowa na zaangażowanie się w 100% w inną relację, w jakąkolwiek relację. I co tutaj chcę dodać, że tak jakby tutaj nie chodziło nawet o Ciebie, to nie chodzi o to, że Ty nie jesteś gotowy, że nie jesteś wystarczająco dobry czy dobra dla tej osoby, tak jakby dla tej osoby nie miało znaczenia, czy tutaj chodzi o Ciebie, czy o kogokolwiek innego, że po prostu ta osoba dla siebie musi coś jeszcze zrobić, że dla siebie musi jeszcze coś osiągnąć, jakiś plan, jakieś swoje marzenie zrealizować, zanim będzie rzeczywiście gotowy czy gotowa na coś więcej, na coś poważnego.
Dalej mamy ósemkę kielichów. Dwójkę monet. I dwójkę mieczy. Okej, myślę, że też to nie była łatwa sytuacja, żeby podjąć rzeczywiście taką decyzję, że to nie jest tak, że ta osoba od tak o zdecydowała, że on czy ona musi coś zrobić i że kończy sprawy między wami. No, mam takie poczucie, że to, co było między wami, to rzeczywiście no, było coś więcej, że to nie jest tak, że jesteś, czy byłeś, czy byłaś zupełnie obojętny dla tej osoby, tylko że to była taka decyzja, no, taka sytuacja, gdzie ta osoba musiała dopiero w momencie, w którym stanęła jakby twarzą w twarz, skonfrontowała się z tą opcją, że może związać się z kimś na więcej, tak, przy tobie. Zobaczyła potencjał na waszą poważną relację, na waszą wspólną przyszłość, to dopiero wtedy poczuła, że jest coś jeszcze, że jeszcze nie jest w 100% na to gotowa. Dalej mamy kartę pustelnik. Dokładnie, tak jakby z jakiegoś powodu ta osoba po prostu miała potrzebę być jeszcze samemu czy samej. Czwórka buław i karta umiarkowanie. I wiem też, że często kobiety, ale mężczyźni też, wiele osób ma takie podejście, że o, gdybym była lepsza albo lepszy, albo gdyby tej osobie tak naprawdę zależało na mnie, no to zrezygnowałaby z tego czegoś i chciałaby ze mną być. I często tak jest, no ale często jest też tak, że rzeczywiście ludzie no, jeszcze nie są gotowi i to nie ma znaczenia, kogo oni poznają, że mają jakąś swoją drogę, jakąś swoją karmę, jakieś swoje programy rodowe czy nierodowe i po prostu mają potrzebę jeszcze coś jeszcze w tym życiu zrobić poza byciem z tą jedyną osobą. Czasami po prostu jakby to serce woła kogoś gdzieś indziej, w innym kierunku i to wcale nie znaczy, że z tobą jest coś nie tak albo że ty nie jesteś wystarczająco dobry czy dobra. No po prostu to też no, takie trochę zdrowe, nie trochę, tylko po prostu zdrowe zachowanie ze strony tej osoby, że nie poświęca siebie, nie rezygnuje z siebie i ze swoich potrzeb na koszt kogokolwiek innego. Okej, okay. Dobra, zobaczmy, co mamy po twojej stronie. Paś kielichów. Paś mieczy. Rycerz kielichów. Okej, okay, więc widzę też, że tutaj było dużo miłości, dużo takiego zainteresowania. Z twojej strony mocno czułeś, czy czułaś ten potencjał, który był między wami, między tobą a tą osobą. Królowa mieczy dalej. Paś monet. I karta pustelnik również, okej. I zobaczmy dalej. Dwójka kielichów. Karta gwiazda. I piątka monet. Okej. W sumie po twojej stronie tak ogólnie mam właśnie takie poczucie trochę niesprawiedliwości, trochę... Tak, chociaż nie mamy tutaj karty sprawiedliwość, ale tak jakbyś czuła się niesprawiedliwie potraktowana przez tą osobę, tak? Tak jak mówiłam, że gdyby tej osobie zależało na tobie, to przecież by z tobą była. I mimo tego, że tutaj te karty no, nie do końca to pokazują, to i tak mam takie poczucie, ale to, co widzę z kart, to to, że tak jak w pewnym stopniu ty też masz jeszcze coś, co chcesz zrobić, co chciałbyś zrobić, zanim rzeczywiście zaangażujesz się w jakąś relację na poważnie. Tak jakby było może coś jeszcze, czego musisz się nauczyć, coś jeszcze, czego musisz doświadczyć albo chcesz doświadczyć. I tak jakby jednocześnie może to była taka sytuacja, gdzie też miałeś, czy miałeś jakieś plany na swoje życie, jakiś pomysł na swoje życie, czy na dany okres w swoim życiu, zanim poznałeś, czy poznałaś tą osobę i w momencie, w którym się poznaliście, no to ta osoba wybrała
dalsze realizowanie tego swojego planu, a ty chciałeś, czy chciałaś poświęcić właśnie ten swój plan, ten swój pomysł dla tej osoby, na to, żeby być z tą osobą. Tak jakby ta osoba trochę pokazała ci twoje odbicie lustrzane i też być może dlatego czujesz się właśnie tak rozczarowany, czy rozczarowana w tej sytuacji, bo ty byłeś gotowy, gotowa poświęcić siebie dla tej osoby, a ta osoba nie była. Więc może to też tutaj lekcja taka właśnie dla ciebie i ta osoba też była takim przykładem dla ciebie, że żebyś właśnie nie poświęcała się dla kogoś innego, tak? Żeby nie rezygnować z tego, co jest twoje, z tego twojego jakiegoś marzenia, z tego jakiegoś twojego celu na koszt kogoś innego. Dobra, zobaczmy, jakie jeszcze karty emocji mamy po stronie tej osoby względem ciebie. Mamy kartę rozkosz, bezsilność, ulga i strach. Okej. Więc tak jak mówię, no na pewno ta osoba też czuła tutaj jakiś potencjał, czuła się przy tobie dobrze, komfortowo, też była tutaj no jakaś taka, no właśnie taki, ta rozkosz mi się kojarzy z takim potencjałem na większą miłość, na coś większego, na coś poważnego, ale jednocześnie z tą kartą bezsilność i strach, tak jakby pokazywało to właśnie ten konflikt wewnętrzny tej osoby, że to nie było wcale łatwe, żeby wybrać siebie, a zrezygnować z siebie, że ta osoba no musiała rzeczywiście zastanowić się nad tym, w którym kierunku iść, że to nie jest tak, że uznała, że ty nie jesteś warty, czy warta czegokolwiek, czy po prostu wspólnej przyszłości. No po prostu tak jakby ta osoba no, zaryzykowała, tak, że jest dużo ludzi na świecie i że może kiedyś jeszcze wasze drogi się zejdą, albo pozna kogoś jeszcze, z kim może być tak samo blisko, z kim może mieć tak samo wspaniałą relację jak z tobą, ale ten czas, który poświęci, to jeżeli zrezygnuje z siebie, z jakiegoś swojego planu, z czegoś, co chce jeszcze przeżyć, tego już nigdy nie odzyska. I z tego powodu wybrała ta osoba właśnie siebie w tym momencie, a nie was razem. Zobaczmy, co mamy po twojej stronie. Tak. Żal i osamotnienie, to co mówiłam. Żal przede wszystkim tutaj, nie? No też osamotnienie, tak jakby pewnie wychodzą tutaj właśnie twoje uczucia, twoje emocje, poczucie porzucenia, może jakiegoś odrzucenia nawet w relacji z tą osobą. Zachwyt, więc może też tęsknota, może też jakieś takie oczekiwanie w tobie się pojawia na to, że ta osoba zrobi swoje i wróci do ciebie. Smutek. I co dalej? Ekstaza, no to podobnie właśnie jak ta rozkosz. Może tutaj jeszcze jedną kartę i wdzięczność. Okej. Co mi tutaj jeszcze przeszło przez myśl, że jeżeli rzeczywiście czekasz na to, że liczysz na to, że ta osoba pójdzie i zrobi tam to swoje, spełni jakieś swoje marzenie i wróci do ciebie, to też chcę uczulić cię troszkę na to, że zdobywając nowe doświadczenia, doświadczając czegoś nowego, realizując jakieś swoje marzenia, ta osoba też się zmieni w tym czasie. Że ona, ta osoba już nie będzie tą samą osobą, którą ty znałeś, czy znałaś teraz, czy kiedyś tam wcześniej. Że zwłaszcza jeżeli to jest jakieś, na przykład, nie wiem, podróż gdzieś daleko dookoła świata, czy nawet stworzenie jakiegoś swojego biznesu, cokolwiek to jest, to ta osoba po prostu, osobowość tej osoby też się zmieni, więc wasza wspólna energia już nie będzie taka sama, więc ten potencjał, który był między wami, ta więź, która była między wami, no ona też się przetransformuje, więc no fakt, że czasami jest tak, że ludzie się tam po kilku latach spotykają, wracają do siebie gdzieś tam, czy przypadkiem się nawet na ulicy spotkają i rozpoczynają drugi raz
związek czy jakieś tam wspólne życie, no ale to się rzadko zdarza. I rzadko się zdarza z tego powodu, że w takim momencie po prostu każdy idzie swoją drogą, każdy doświadcza czegoś innego i energia każdej osoby się zmienia. Więc myślę, że najlepszym sposobem dla ciebie, najlepszym wyjściem tutaj z tej sytuacji i poradzenie sobie z tymi emocjami, to jest po prostu przypomnienie sobie tego, na czym ci zależało, zanim poznałaś tą osobę, w którym kierunku chciałaś iść, jakie plany, jakie marzenia miałeś, czy miałaś na swoje życie, i no, zastanowić się, czy nadal to jest coś, czego chcesz, czy może teraz masz jakieś inne potrzeby, teraz masz jakieś inne marzenia. Co by to nie było, to po prostu zacząć realizować siebie i zamiast poświęcać się dla kogoś, dla czegoś, po coś, czy rezygnować z siebie, to po prostu zacząć żyć swoim życiem i robić to, co jest dla ciebie ważne, tak? No bo tak jak mówię, jest bardzo mała szansa na to, że w momencie, w którym ta osoba ukończy jakiś ten tutaj swój plan, no to dalej będziecie jakby rezonować, tak? Że dalej będziecie nadawać na tych samych falach. A z kolei właśnie duża szansa na to, że gdzieś te wasze drogi w międzyczasie na tyle się rozejdą, że nawet to zainteresowanie, ten potencjał, który był teraz między wami, się po prostu wypali, zgaśnie no i wtedy dopiero będziesz odczuwać żal, bo nie dość, że poświęciłaś siebie na koszt tej osoby w tym momencie, w którym się rozstaliście, to jeszcze dodatkowo te lata, które czekasz, czy czekałeś, czy czekałaś na tą właśnie osobę. Okej, weźmy kartę porady. Mamy kartę odrzucenie. No właśnie, i tutaj to tutaj mocno przemawia, więc może też warto, jeżeli rzeczywiście jest ci bardzo trudno zakończyć tą relację, zapomnieć o tej osobie, zająć się sobą, te trudne emocje, żal, smutek mocno w tobie pracują. Są jeszcze takie mocno obecne w twoim ciele, w twojej energii, to może też tutaj warto z tym popracować. Może warto iść na jakąś terapię, może warto skorzystać z jakichś warsztatów rozwojowych, może warto też napisać jakiś list albo jakiś dziennik, w którym wypiszesz te wszystkie emocje, to jak się czujesz. Możesz też popracować z jakimiś medytacjami. Też polecam tą medytację uzdrawiającą relację, którą znajdziesz u mnie na kanale. Też super pracuję właśnie na tym, żeby oczyścić takie więzi, no, odciąć się albo oczyścić relację. To już w zależności od tego, czego potrzebujesz, ale i tak polecam tą medytację. Weźmy może jeszcze jakąś jedną kartę. Tak, i karta Alchemia, która zawsze kojarzy mi się z takim stawianiem intencji, czyli też warto jest jednocześnie, pracując nad uwalnianiem negatywnych emocji, zastanowić się nad tym, czego ja chcę, jaki jest mój cel, do czego ja dążę. Jedno to jest taki cel, no, co chcę zrobić w życiu. Może też masz jakieś miejsca, do których chcesz podróżować, które chcesz odwiedzić, może masz jakieś inne zdolności, umiejętności, które chcesz zdobyć. Może jakieś kreatywne rzeczy, może jakiś swój biznes, może nauczyć się jakichś języków, cokolwiek to jest jedno, ale dwa też takie intencje odnośnie tego, z kim chcesz być, jak sobie wyobrażasz swoje życie, jak sobie wyobrażasz siebie za parę lat, czy nawet nie za parę lat, po prostu kim ogólnie chciałabyś być, jak chcesz wyglądać, jak chcesz się czuć, jakie chcesz tworzyć relacje ze znajomymi, z rodziną i z partnerem czy z partnerką. I to też jest warto sobie sprecyzować, tak? Usiąść właśnie z kartką papieru i po prostu opisać siebie i swoje życie. W jak najwięcej szczegółów tam dodać, nie? Czego już nie chcesz, co chcesz, skupiając się właśnie na tym, czego chcesz. I to oczywiście możesz sobie gdzieś w międzyczasie zostawić tą kartkę i tam przez kolejne dni jeszcze czytać, dopracowywać, zastanawiać się, czy coś chcesz jeszcze zmienić, żeby stworzyć taką wizję, właśnie taką intencję tego, nad czym ty pracujesz, do czego dążysz. Okej, dobrze, to by było tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że to czytanie było dla was pomocne i do usłyszenia niedługo. Witam grupę numer 3, która wybrała Tygrysie Oko i kartę Afirmacja o akceptację.
Okej, więc tutaj mam takie poczucie, że być może ta wasza relacja była bardzo burzliwa, bardzo trudna, i być może już no, jakby samo to było przyczyną waszego rozstania, no ale zobaczmy jeszcze na jakieś szczegóły. Zobaczmy, jakie ogólne nastawienie miała do ciebie ta osoba, ma do ciebie ta osoba. Mamy kartę kochankowie, karta księżyc i karta papież. Okej, czyli mam takie poczucie, jakby tutaj intencje były dobre, że ta osoba była gotowa na to, żeby być z kimś w relacji, żeby być z kimś w związku, żeby otworzyć się na kogoś, ale tak jakby z jakiegoś powodu po prostu do siebie nie pasowaliście. I może to, może byliście, mieliście zupełnie inne osobowości i może to właśnie powodowało jakieś konflikty, przez które no mimo chęci, mimo zaangażowania nie udało wam się przebrnąć. Zobaczmy, jakie ty masz nastawienie do tej osoby. Karta transformacja. Sprawiedliwość. I transformacja po raz drugi. Tutaj w tej talii każda karta ma dwie wersje, pozytywną i negatywną. W przypadku karty transformacja mamy obydwie. Okej. Więc może to też być jakaś sytuacja, gdzie byliście małżeństwem, jesteście po rozwodzie, albo wchodziły jakieś, albo po prostu taka długoterminowa, poważna relacja i się rozstaliście, albo w grę tutaj wchodziły jakieś inne jeszcze sprawy związane właśnie ze sprawami sądowymi. Ale też patrząc na tą kartę transformacja, też mam właśnie takie poczucie, że ty tak samo odczuwałeś, czy odczuwałaś właśnie tą relację. Że była bardzo trudna, męcząca, może było dużo konfliktów, dużo różnych sporów. I kończąc tą relację, może masz poczucie właśnie takiego uwolnienia się, odetchnięcia. No dobra, zobaczmy, co mamy po stronie tej osoby dalej. Królowa Kielichów, As Mieczy. I piątka kielichów. Widzę, że też ta osoba miała bardzo, jakby, że bardzo tej osobie po prostu zależało na tym, żeby okazywać ci miłość, żeby próbować rozwiązać różne problemy. I też tak jakby była tutaj taka intencja, taka chęć uratowania tego związku, czy uratowania, jakby uleczania jakichś sytuacji, trudnych sytuacji, które były między wami. Zobaczmy, co mamy dalej. Ósemka monet. Ósemka kielichów. I piątka mieczy. Mam też takie poczucie, że to rozstanie, mimo tego, jakby mimo tych konfliktów, też podjęcie decyzji o rozstaniu wcale nie było łatwe i ta osoba zdaje sobie sprawę, że to było i dla ciebie raniące, i dla tej osoby, ale z drugiej strony też ma świadomość tego, że jednocześnie pozostanie w tym związku też wymagało bardzo dużo pracy, bardzo dużo zaangażowania i też nie było wcale, jakby też było tak samo raniące, że tak jakby to było już na takiej zasadzie, żeby wybrać mniejsze zło. Taka, wiecie, odnośnie no, tego, czy zostać razem, czy się rozstać. Dalej mamy kartę umiarkowanie. Ósemka mieczy i karta diabeł. I myślę, że też wchodziły tutaj w grę jeszcze jakieś takie przekonania, na przykład religijne, tak, odnośnie rozwodu, odnośnie rozstania, może jeszcze, nie wiem, może mieliście, macie dzieci, i wchodziło tutaj w grę właśnie
no jakby dobro tych dzieci, tak? Czy lepiej jest dla dzieci zostać, ale się kłócić cały czas, czy się rozstać i no i wtedy może, no i co wtedy, nie? Że tak jakby ani to nie jest dobra, ani to, no ale z drugiej strony coś tutaj trzeba wybrać, w którymś kierunku trzeba iść. Może jeszcze też jakieś takie przekonania na temat tego, co ludzie powiedzą. No wiecie, jacyś wspólni znajomi, tak, jak to wszystko rozegrać. Dobra, zobaczmy, co... I tak mi jeszcze przeszło, że też mogło chodzić o sprawy takie finansowe, nie? Że podział majątku i tak dalej. Zobaczmy, co mamy po Twojej stronie. Król kielichów. Dziewiątka kielichów. I as kielichów. Okej, więc mogło też być tak, że wchodziły tutaj w grę jakieś uzależnienia, alkohol, jakieś takie problemy mogły być. Okej, dwójka monet. Cesarzowa. I szóstka monet. Okej. I myślę, że ty też po twojej stronie właśnie było takie zastanawianie się, czy na przykład jeżeli ta osoba była uzależniona od alkoholu czy od czegokolwiek, czy może jakieś inne miała problemy, może zdrowotne jednocześnie, więc mogła też być tutaj dla ciebie problemem taki wewnętrzny konflikt, tak? Czy mam wybrać tą miłość do siebie i własne dobro, czy jednak wypada zostać przy tej osobie i się nią zajmować i troszczyć i próbować ją ratować i jakby wyciągać ją tutaj z tych problemów, tak? Jakby taki wewnętrzny, takie i jak to się mówi, jakby cię sumienie też gryzło jednocześnie, tak? Czy to jest w porządku, że ja zostawię tą osobę i co jeżeli wtedy, co jeżeli ja tą osobę zostawię i coś jej się stanie, to jak ja sobie z tym dam radę, tak? Czy ja się będę później za to obwiniać, czy nie? Czy to będzie moja wina, czy nie będzie? Czy ja na pewno zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, żeby jakoś tej osobie pomóc i żeby ten związek uratować? Dalej mamy czwórkę buław. Ósemkę kielichów, też tak jak po stronie tej osoby. I trójka monet. Okej. No, więc tak jak już tutaj wspominałam, myślę, że obydwoje w ogóle podobne mieliście podobne jakby konflikty co do tego, podobne przemyślenia. Też z tą trójką monet tutaj czuję takie odnośnie właśnie dzieci, z szóstką monet odnośnie właśnie jakiegoś wspólnego majątku, też co ludzie powiedzą i takie zastanawianie się właśnie, co jest tutaj tym mniejszym złem. Tak jakbyście zdawali sobie obydwoje sprawę z tego, że to nie jest łatwa decyzja, i że nie ma idealnego wyjścia z tej sytuacji, no ale że coś trzeba wybrać, tak? I w którą stronę tutaj pójść, żeby jak najmniej zaszkodzić sobie i innym osobom w to zaangażowanych. Okej, to zobaczmy, jakie jeszcze mamy uczucia po stronie tej osoby względem ciebie. Karta rozkosz. Przygnębienie. Rozczarowanie, ból, może jeszcze jedną, i radość. Okej. Więc no na pewno coś tutaj było dobrego jeszcze między wami. To nie jest tak, że poznaliście się tylko po to, żeby sobie grać na nerwach i żeby się ranić nawzajem. Tam gdzieś głęboko pod tym wszystkim była miłość, może nadal jeszcze jest w jakimś stopniu taka więź, jakaś troska o siebie nawzajem. No ale tak jak często mówię, no, często jest tak, że sama miłość nie wystarczy, że wchodzi dużo różnych innych programów, różnych trudnych emocji i ciężko jest nam później z tego wyjść i ciężko jest nam na samej miłości się koncentrować.
Okej, zobaczmy, co mamy po Twojej stronie. Rozpacz. Szczęście. Właśnie z tym asem kielichów. To zdecydowanie no, po swojej stronie była jakaś taka głębsza miłość, no ale po stronie tej osoby też. To nie jest tak, że po tej osobie to wszystko, wiecie, spływało i że nie zdawała sobie sprawy, nie? No, często jest tak, że no, rzadko kiedy ludzie mówią otwarcie o wszystkich swoich emocjach i tak szczerze. Czasami w ogóle nie mówią, czasami mówią to, co myślą, że ktoś chciałby usłyszeć. Czasami sami sobie nie do końca zdają sprawę z tego, co czują, więc no, to, co widzę, to na pewno nie jest tak, że ta osoba zupełnie się nie interesowała tobą. Dalej mamy przerażenie, oczekiwanie i skrucha. Okej. I tutaj jeszcze mamy kartę zaufanie, więc też mogła być jakaś sytuacja, która nadszarpnęła Twojego zaufania. Coś, co ta osoba zrobiła, nie? Coś, co mogło Cię rzeczywiście mocno zaboleć. I jakby, no, mimo tego, że ta miłość tutaj była, no to też dużo bólu było. Dobra, co tutaj dalej? Okej, weźmy jeszcze jakąś kartę porady dla Ciebie. Ściągnij swoją maskę. I może jeszcze jedną, i pomoc z góry. Więc tutaj te dwie karty razem kojarzą mi się bardzo jako taka porada skorzystania z czyjejś pomocy, z terapii. Z terapii, no, z jakiegoś terapeuty, coacha, czy może znasz jakieś inne metody, ale generalnie jakaś metoda, coś takiego, co pomoże ci, gdzieś, gdzie ktoś pomoże ci, czyli ta pomoc z góry. Ktoś doświadczony pomoże Ci popracować ze swoimi emocjami, z tym, co tak naprawdę czujesz, zwłaszcza, że tutaj mamy rzeczywiście trudne emocje, rozpacz, przerażenie. Ta karta transformacja też często kojarzy mi się z depresją, więc no, to nie są żarty, nie? Jeżeli rzeczywiście dużo trudnych emocji się w Tobie pojawia, albo może nawet ich nie czujesz teraz w tym momencie, ale wtedy się pojawiło i jeżeli nie umiałeś sobie poradzić z tym, przeprocesować, przepracować, uwolnić tych emocji, no to one mogły zostać jakby zepchnięte gdzieś do Twojej podświadomości i być może siedzą w Twoim ciele, może nawet masz jakieś objawy, jakieś choroby przewlekłe, które są w pewien sposób odpowiedzią na te emocje i pracując wtedy z emocjami, uwalniając je, porządkując, też Twoje ciało może się jakby zregenerować i odetchnąć i wrócić do zdrowia. No ale patrząc właśnie na te karty, to tak jakby potrzebujesz kogoś po prostu, przy kim możesz się otworzyć, przy kim możesz powoli zacząć ściągać różnego rodzaju maski, czy to maskę typu, bo ja sobie dam radę, ja sobie zawsze daję radę, ja sobie poradzę sam czy sama, czy jakiekolwiek inne, cokolwiek jeszcze możesz. Często to jest właśnie jakiś taki mur obronny. No i później chcemy miłości, chcemy się związać z nowym partnerem, chcemy się otworzyć na kogoś innego, ale jesteśmy tak zranieni poprzednimi relacjami i założyliśmy już tyle masek na siebie, zbudowaliśmy taki mur, że trudno jest nam samym się przez niego przedrzeć, a co dopiero komuś z zewnątrz. Więc jeżeli rzeczywiście no, czujesz, że jest ci ciężko i masz jakieś problemy, czy to ze zdrowiem, czy w budowaniu nowych związków, nowych relacji, no to zdecydowanie polecam jakąkolwiek, zacząć od jakiejkolwiek metody pracy ze sobą, ze swoimi emocjami, czy to w formie nawet darmowego pisania takiego swojego dziennika, wypisywania swoich emocji, czy pisania listów do tego byłego, czy do jakichś innych osób. Oczywiście takie listy można później wyrzucić albo spalić, nie trzeba tego tym osobom wysyłać. Czy jakakolwiek inna praca, może z jakimiś medytacjami, czytanie jakichś poradników, też są fajne, oglądanie jakichś fajnych filmików na YouTubie, gdzie ktoś może dzieli się podobnymi doświadczeniami.
co do takich sytuacji, w jakiej ty byłeś czy byłaś. To też naprawdę dużo pomaga i dużo pomaga właśnie łapać kontakt ze sobą, z tym, kim tam naprawdę jestem i uwalnia emocje. Ja sama często, jak oglądam czasem jakieś takie filmiki, to po prostu siedzę i płaczę, tak? Bo te emocje się uwalniają ze mnie i no i wtedy jest mi lepiej, tak? To też jest jakiś taki sposób, właśnie metoda pracy ze swoimi emocjami, taka higiena emocjonalna. Okej, dobrze. To by było tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że to czytanie było dla Was pomocne i do usłyszenia niedługo. Witam grupę numer 4, która wybrała lapis lazuli i kartę afirmacja o uzdrawianie serca. Okej, to zobaczmy na początek ogólne nastawienie Twojej osoby do Ciebie. Karta Sąd Ostateczny, Rydwan i Cesarzowa, okej. Okej, zobaczmy teraz, jakie Ty masz nastawienie do tej osoby. Karta Gwiazda, Siła i Księżyc. Okej. Dobra, to mam wrażenie, że tutaj jakiegoś strasznego, dramatycznego rozstania w Waszym przypadku nie było, no bo większość kart jest tutaj pozytywna. Tak jakby ta osoba miała rzeczywiście dobre, szczere intencje wobec Ciebie, widziała Ciebie naprawdę jakby przez różowe okulary, może to jest jakaś nowa relacja, nowa znajomość, gdzie dopiero się poznajecie i może rzeczywiście widzicie jeszcze w samych takich, wiecie, kolorowych barwach. Jakby jeszcze nie przeszliście do tej fazy, gdzie ta pierwsza faza, ta chemia gdzieś opada. Albo po prostu może się znacie już trochę lepiej, ale i tak, co by nie było, to ta osoba rzeczywiście widzicie jako bardzo kogoś pięknego, kogoś wyjątkowego i jest chętna, gotowa na to, żeby kontynuować relację z Tobą. Natomiast po Twojej stronie mamy kartę Gwiazdy i kartę Siła, które też pokazują, że ta osoba jest spełnieniem Twoich marzeń, może nawet jeszcze nie do końca, może na zasadzie, że miałeś takie marzenie, taką intencję, żeby kogoś poznać, tak? I po prostu to się marzenie spełniło, może jeszcze nie w 100% odnośnie osobowości tej osoby i tego, kim jest ta osoba. I mamy też kartę Siła, więc myślę, że też poznanie tej osoby wynika z jakiegoś, z takiego, może z takiej Twojej pracy gdzieś nad sobą, z takiego procesu, w którym nabrałeś, czy nabrałeś większej pewności siebie, więcej odwagi może do tego, żeby wyjść gdzieś do ludzi właśnie, odważyć się, nie wiem, porozmawiać z jakimiś obcymi osobami, czy wyjść do jakiegoś nowego środowiska, do nowego otoczenia, gdzie tą osobę na przykład poznałeś, czy poznałaś. I to, co w sumie najgorsze tutaj widzę na ten moment, co wcale nie jest takie złe, to jest ta karta Księżyc, która pokazuje mi, że zastanawiasz się po prostu nad tym, jakie intencje ta osoba ma w Twoim, co do Ciebie. Może i to prawdopodobnie wynika z tego, że masz za sobą jakieś trudne relacje, trudną sytuację, czy może długo nikogo nie poznałeś, czy nie poznałaś i po prostu możesz mieć teraz takie poczucie, że to jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe i zastanawiasz się, czy aby na pewno ta osoba jest szczera wobec Ciebie, czy może nie do końca. No dobra, zobaczmy, co mamy dalej w takim razie po stronie tej osoby względem Ciebie. Mamy kartę Kochankowie. Okej. Piątka Mieczy. Ósemka Mieczy. Okej, czyli po stronie tej osoby też jest, też są jakieś nie tyle wątpliwości, nie czuję, żeby to były wątpliwości co do Ciebie. Dobra, zobaczmy, co nam się dalej pokaże. No właśnie, karta Rydwan po raz drugi. Dziewiątka Buław. I karta Świat.
Więc może tutaj tak, albo chodzić o po części też jakieś trudne doświadczenia z przeszłości, gdzie ta osoba też zastanawia się może, czy jest wystarczająco dobra dla ciebie, albo czy jest gotowa w 100%, żeby związać się z kimś na poważnie. Z tą kartą świat też mi przeszło przez myśl, że może być jakiś dystans między wami, albo może ta osoba pracuje gdzieś, gdzie dużo podróżuje, albo... albo pracuje gdzieś może daleko, tak? I dużo czasu spędza na tym, żeby... Dużo czasu spędza na tym, żeby na dojazdach na przykład do pracy, więc może ta osoba po prostu martwi się... Znaczy nie tyle martwi, co zastanawia się nad tym, jak... Nie wiem, o co chodzi temu kotu teraz. No jak tutaj jakoś pogodzić czas spędzony z tobą i ten. I tak mi przyszło przed myśl, że może jeszcze jakieś inne obowiązki, zobowiązania ma ta osoba, pomiędzy którymi, gdzie pomiędzy tobą a tym czymś, kimś może ta osoba musi dzielić swój czas i swoją uwagę. Dalej mamy czwórkę buław. Więc może ty tej osobie tak zawróciłaś w głowie, że tak jak ten kot teraz tutaj zrobił miszmasz z tymi kartami, że może dlatego się ta osoba tak zastanawia, czy jakby może straciła trochę jakby poczucie, wiecie, gruntu pod nogami, a jakby wróciłeś tej osobie życie, jakby, no życie do góry, znaczy nie tyle życie do góry nogami, co jakby wszystkie emocje. I teraz może ta osoba właśnie się zastanawia, o co chodzi i jak tutaj zachować zdrowe zmysły. Zostać, nie stracić głowy, nie? Dla ciebie. Król kielichów, dalej. I dziewiątka kielichów. Więc może, no właśnie, może ta osoba po prostu boi się, że straci dla ciebie głowę. Że tak bardzo się tej osobie podobasz, takie wrażenie, piorunujące wrażenie na tej osobie robisz, że próbuje ta osoba trochę jakby zminimalizować. Czekajcie, muszę, wiem, że lubicie kotki, ale nie mogę się skupić. No właśnie, co chciałam powiedzieć. No, jakby ograniczyć trochę, uciszyć trochę, schłodzić trochę te emocje, które ci okazuje, które czuje co do ciebie. Dobra, zobaczmy, co mamy. O, proszę, teraz na waszej stronie usiadła. Misia. Dobra, zobaczmy, co mamy w takim razie po twojej stronie względem tej osoby. Królowa buław. Cesarz. Dziesiątka monet. Więc myślę, że rzeczywiście czujesz tutaj potencjał na coś więcej. Ale też to, co widzę, to właśnie to, że boisz się zaufać tej osobie, boisz się, czy aby na pewno możesz pozwolić sobie być w 100% z sobą i też w 100% pokazać tej osobie, co tak naprawdę czujesz, jak tak naprawdę się czujesz. I no tak jak mówię, myślę, że to wynika po prostu z jakichś trudnych doświadczeń w poprzednich relacjach, gdzieś w twojej przeszłości. Gdzie po prostu z takiej przezorności wolisz poczekać i zobaczyć, poobserwować, co ta osoba zrobi, jak ta osoba się będzie zachowywać względem ciebie, zanim rzeczywiście w 100% się otworzysz. Dalej mamy dwójkę mieczy. Siódemka kielichów. I trójkę mieczy. No właśnie, i tutaj te i dwójka mieczy, siódemka kielichów to są no takie karty, gdzie jest tutaj jakaś decyzja do podjęcia, trochę takie dezorientowanie. No i tutaj z tą trójką mieczy, tak jak mówię, trudno, jakby próbujesz wybadać, na ile szczere intencje ma ta osoba wobec ciebie, żeby właśnie uniknąć ewentualnego jakiegoś rozczarowania, złamanego serca. Dalej siódemka mieczy, dwójka kielichów i piątka monet. I może tu jeszcze zobaczymy, co mamy. Kartę wieża.
Ta siódemka mieczy mi się tutaj skojarzyła z jakąś zdradą, więc może w przeszłości miałeś, czy miałeś właśnie jakieś takie doświadczenia, gdzie ktoś cię zdradził i teraz jest ci trudno właśnie zaufać, że ta osoba będzie w porządku wobec ciebie. Ale co tutaj mi jeszcze tak przeszło przez myśl? Tak jakbyś właśnie próbowała ukrywać swoje emocje do momentu, w którym rzeczywiście będziecie już jakoś blisko razem. Tylko mam trochę takie przeczucie, że jak możecie być blisko, jeżeli ty ukrywasz swoje emocje, ta osoba robi dokładnie to samo, no to nie wiem, na czym chcecie tą bliskość zbudować. Bo bliskość jest wtedy, kiedy się otwieramy, tak? Kiedy otwieramy się na kogoś, kiedy jesteśmy szczerzy z kimś, kiedy dzielimy się z kimś swoimi odczuciami, swoimi emocjami, kiedy jesteśmy autentyczni w relacji z drugą osobą. No ale jak wy obydwoje stawiacie mur, żeby nie dać się zranić, albo żeby się nie rozczarować, no to ten mur jest tym, co was oddziela. I to jest takiego, no sami stawiacie mur, żeby nie dać się zranić, ale jednocześnie stawiacie mur, żeby się do siebie nie zbliżyć. Więc trudno, nie wiem, jak tutaj można dojść wtedy do momentu, w którym poczujecie się blisko i poczujecie się bezpiecznie, no, skoro się przed tym chronicie i bronicie. Okej. Weźmiemy na końcu jakąś poradę, więc spokojnie zobaczymy jak, ale popatrzmy jeszcze, jakie uczucia, jakie emocje mamy po stronie tej osoby względem ciebie. Mamy kartę obojętność, to jest to, o czym mówiłam, że ta osoba bardziej udaje taką obojętność niż rzeczywiście ją czuje. Osamotnienie i rozkosz. No osamotnienie, no, tak jak mówiłam właśnie przed, taka obawa bardziej przed tym, żeby no żeby nie rozczarować się, tak, żeby no podobnie, tak jak ty też mówiłam. Karta wstręt, nie tyle wstręt, co właśnie takie budowanie muru trochę, żeby się no ochronić troszkę, czy nie pokazać za bardzo swoich uczuć, swoich emocji, nie odkryć tego swojego prawdziwego ja. I karta nienawiść, to mi się bardziej właśnie tutaj z tą kartą rozkosz kojarzy, gdzie ta osoba chciałaby tak naprawdę złapać cię i być z tobą i być blisko ciebie, no ale ze względu na jakieś trudne doświadczenia próbuje to mocno schładza tą relację. Jeju. Koty się jeszcze gonią, ale sorry za dźwięki. No dobra, zobaczmy, co mamy po twojej stronie. Niechęć, no podobnie tak jak ta obojętność. Rozpacz, tak. Podniecenie, no tak samo jak ta rozkosz, bardzo podobnie. Wściekłość, patrzcie, podobnie jak ta nienawiść, też taki mocno, gdzie też mi się kojarzy w bardziej pozytywnym tym, no to tak, że chcę coś konkretnie, wiem co chcę i na przykład w tym przypadku wiem, że chcę tą osobę, tak? Chciałbym być tą osobą. I karta triumf. I na co chcę tutaj zwrócić uwagę? Zobaczcie, że jakie mamy tutaj emocje po waszej stronie, zwłaszcza ta rozpacz. A po tej stronie, po stronie tej drugiej osoby mamy osamotnienie. Jeżeli rzeczywiście jest to jakaś nowa relacja, gdzie dopiero się poznajecie, to i nie mieliście jeszcze okazji, żeby się zranić, tak? Że ta osoba nie miała okazji, żeby zranić cię w jakiś sposób, gdzie rzeczywiście czujesz rozpacz, ani ty porzucić tej osoby na przykład, żeby ta osoba czuła się osamotniona, ale zobaczcie, że wy i tak już czujecie te emocje. Więc skąd te emocje się biorą? Z poprzednich relacji. Dlatego ja zawsze w każdym prawie czytaniu powtarzam, żeby robić porządki w emocjach, oczyszczać dawne więzi, pisać listy do byłych, nie koniecznie po to, żeby tym byłym te listy wysyłać, tak, ale po to, żeby sobie wylać z siebie te emocje, żeby pogodzić się z tym, że jakaś relacja nie wyszła, żeby odpuszczać, jakby uwalniać z siebie te trudne właśnie emocje, które powstały w was w poprzednich relacjach, żeby domykać w sobie te relacje, bo no bo te wszystkie trudne doświadczenia z poprzednich relacji budują mur dookoła was. Wy budujecie ten mur dookoła siebie, żeby nie dać się zranić. Ale teraz, jeżeli wchodzicie w nową relację,
no to wy dalej macie te emocje w sobie, wy już macie te emocje w sobie, mimo że ta osoba tobie nie zrobiła żadnej krzywdy, ty tej osobie, ale już na wszelki wypadek się bronicie. Na wszelki wypadek budujecie mur i na wszelki wypadek zamykacie się przed sobą nawzajem. I obydwoje chcecie być blisko siebie, obydwoje chcecie stworzyć coś, chcecie zbudować jakiś związek. No tylko tak jak mówiłam wcześniej, jak to zrobić, jeżeli obydwoje się zamykacie? No, więc no jak? No na pewno podstawą tutaj do tego, jakimkolwiek w ogóle punktem wyjścia do tego jest zrobienie porządku z tą sytuacją, której się boisz, z tym, co sprawia, że boisz się, że ta osoba cię zrani, zdradzi, zostawi, cokolwiek. Czyli kim była ta osoba, która pierwsza cię tak potraktowała, która cię zdradziła, która cię zraniła, która cię zostawiła, która cię porzuciła, która może ci obiecała coś i nie dotrzymała słowa. To są te osoby, to są te relacje, to są te sytuacje, do których trzeba wrócić w jakiś sposób, czy to w medytacji, czy na jakiejś terapii, czy pisząc listy właśnie. Nawet wyobrazić sobie, że rozmawiasz z tą osobą z przeszłości i powiedzieć tej osobie w myślach swoich, w swojej wyobraźni, w takim wewnętrznym obrazie, co jeszcze ci leży na sercu, co cię boli, co nie wiem, jakie masz jeszcze pretensje może do tej osoby, jakie miałeś czy miałaś oczekiwania, co się nie wydarzyło, co się wydarzyło. Tam naprawdę trzeba zrobić porządki, bo widzicie, jak można teraz być szczerym wobec kogoś nowego, autentycznym, jak można zbudować coś nowego, jak ma się już ten cały bagaż różnych trudnych doświadczeń, który was blokuje. I ta druga osoba ma tak samo, tak? Ale no, ty nie masz wpływu na doświadczenia tej drugiej osoby, ani ta osoba nie ma wpływu na doświadczenia twoje. Tylko ty możesz zrobić porządek z tym, co cię tak mocno obciąża, z tym, co cię boli, tym, co wzbudza w tobie różnego rodzaju lęki, obawy i tak dalej. Więc naprawdę zachęcam do tego w jakikolwiek sposób, jakakolwiek metoda z tobą rezonuje, żeby naprawdę zrobić tutaj, od tego zacząć zrobić te porządki, taką higienę sobie emocjonalną przeprowadzić. I dalej mamy jako poradę karta odkryj cel swojego życia, sens swojego życia. Więc tutaj też warto, to też często mówię, że jedną rzeczą jest robienie porządku w emocjach, domykanie starych relacji, uwalnianie trudnych emocji, ale z drugiej strony też bardzo ważne jest to, żeby sobie wystawić jakiś cel, ustalić jakieś intencje na przyszłość, sprecyzować to, czego ja chcę, do czego ja dążę, jak ja sobie wyobrażam szczęśliwą relację, bo już wiem, czego nie chcę, wiem, w jakich trudnych relacjach nie chcę być, z jakimi osobami nie chcę być, ale z jakimi chcę być. I to nie tylko na takiej zasadzie, że ja już wiem, czego nie chcę, tak? To nie jest wystarczająco precyzyjne. Naprawdę tutaj też trzeba usiąść sobie z kartką papieru, z długopisem i opisać po prostu nową osobę, opisać nowy związek, opisać, jak wygląda mój dzień, jak ja się czuję, co robię, o czym rozmawiam z nowym partnerem, jak rozwiązujemy jakieś konflikty, które zawsze się zdarzają w relacjach. I oczywiście nie musicie tego robić jednocześnie wszystkiego naraz, tak? Ale no to tak na przyszłość, żebyście wiedzieli jakieś ramy, że co tutaj trzeba zrobić w swoim życiu, krok po kroku, nie? Na początku gdzieś tam te trudniejsze emocje uwalniać, ale też może równolegle, no, ale też nie dosłownie w tym samym czasie mieć świadomość tego, żeby no, zastanawiać się, pracować też jednocześnie nad tym, do czego ja chcę dążyć i co chcę w swoim życiu stworzyć. Trudno jest zbudować nowy związek, kiedy tak naprawdę nie jestem gotowa ani gotowa na to, bo to, że mam potrzebę z kimś być, to jest jak najbardziej naturalne i możesz być z kim chcesz w przyszłości. Każdy zasługuje na to, żeby stworzyć prawdziwy, szczęśliwy związek. Tylko dla każdego, po pierwsze, ten szczęśliwy związek jest czymś innym i inaczej będzie wyglądał, więc to jest coś, co trzeba sprecyzować. No a dwa, no też trzeba zrobić właśnie porządek po swojej stronie, żeby móc rzeczywiście być tą osobą, którą ja chcę być. Żeby być w tym szczęśliwym związku, no to muszę być szczęśliwą osobą. A żeby być szczęśliwą osobą, no to muszę zrobić porządek z tymi trudnymi, nieszczęśliwymi emocjami, doświadczeniami, które gdzieś tam jeszcze we mnie siedzą. Okej, dobrze, to by było tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że to czytanie było dla Was pomocne i do usłyszenia niedługo.